Cześć kochani, Liza z tej strony. Ja dzisiaj postanowiłam nagrać kolejną medytację, tym razem medytację wdzięczności z Theta Healing. I ogólnie rzecz biorąc zapraszam Was już tutaj do tego, abyście usiedli wygodnie, zamknęli swoje oczy i ogólnie przenieśli swoją uwagę do wnętrza swojego ciała. Pamiętajcie o tym, że medytacja wdzięczności jest tak naprawdę jedną z najbardziej prostych, dla nas dostępnych i najtańszych metod do tego, aby zauważyć, co już mam w życiu, aby docenić to wszystko, co już mam w życiu, aby właśnie wyrabiać sobie i poszerzać tą wdzięczność oraz uczucie doceniania tego, co już jest w moim życiu obecnie. I aby także dzięki tej praktyce, która jest także bardzo przyjemną praktyką, coraz więcej do swojego życia zapraszać powodów do bycia wdzięcznym i powodów, by doceniać to, co jest w tym życiu i co dostaje w tym życiu. Więc teraz, tak jak powiedziałam już wcześniej, zacznijmy od tego, abyście spokojnie usiedli i zamknęli oczy. Jeżeli jest Ci chłodno, możesz okryć się kocykiem. I ogólnie rzecz biorąc, przenieś swoją uwagę na serce. Weź trzy głębokie wdechy do serca. Prosto z serca zobacz, jak Twoja świadomość przenosi się do środka Matki Ziemi, do samego jądra. Tak jakbyś wypuszczała korzenie. I zobacz, jak ta energia powraca teraz do Twojego ciała i wchodzi poprzez Twoje stopy, harmonizując wszystkie Twoje czakry po kolei. I poprzez ciemniączko w pięknej kuli światła Twoja świadomość wznosi się ponad ten świat, ponad wszechświat, ponad jasne, ciemne światła, galaretowatą substancję, różowe światło współczucia i wysoko, wysoko ponad Twoją głową jest wejście na siódmy plan. Wejdź w nie. I poczuj, jak ta energia wyższej świadomości i uzdrawiająca moc wypełnia każdą Twoją komórkę miłością, radością, pokojem. I z tego miejsca teraz pomyśl, co dobrego przydarzyło się ostatnio w Twoim życiu, za co jesteś wdzięczna, wdzięczny. Co dobrego w Twojej pracy wydarzyło się dobrego ostatnio w pracy. To nie muszą być duże myśli lub duże
niesamowite rzeczy. To mogą być naprawdę drobne, malusieńkie wydarzenia lub zmiany, których doświadczyłaś lub doświadczyłeś. Pomyśl, co jeszcze dobrego się wydarzyło, za co możesz teraz podziękować. Co dobrego wydarzyło się wczoraj. I co dobrego wydarzyło się teraz, w tym dniu dzisiejszym. Pamiętaj o tym, że nasz umysł dla większości osób jest przyzwyczajony do tego, by zauważyć rzeczy negatywne. Dlatego praktyka wdzięczności pozwala także nam nauczyć nasz umysł dostrzegania tych dobrych rzeczy w naszym życiu. Co bardzo się przydaje właśnie w kwestii pracy nad sobą, kiedy uczymy się tego, aby właśnie przeprogramować nasz umysł na doświadczanie samych fantastycznych, pozytywnych rzeczy w życiu. Bo jest to możliwe. I tego właśnie się uczymy na Theta Healing. I ogólnie rzecz biorąc, wychodząc z medytacji, obmyj się białym światłem. Przyciągnij energię z Matki Ziemi, aby się udzielić. I otwórz oczy i przetnij. Dziękuję. I życzę Wam wspaniale pięknego dnia. A także zapraszam na moją stronę lizakośny.com lub na moje profile na Facebooku, Instagramie, tak abyście mogli być na bieżąco z nowościami, z tym, co się dzieje w moim życiu, i także z kolejnymi kursami, które nadchodzą. Trzymajcie się, bawcie się dobrze.